Jezus powiedział do tłumu: ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą ludzie, mówiąc: jak on może nam dać swoje ciało na ożywienie? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego, nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie. Zanim znowu mamy przypomnienie w Ewangelii, że chrześcijaństwo, w ogóle naszą zasadniczą sprawą, naczelną sprawą, to jest życie. To jest kwestia, czy my żyjemy, czy wegetujemy. Proszę Państwa, proszę popatrzeć na te piękne kwiaty na ołtarzu tutaj też. Śliczne, ale już ucięte. Już ucięte. Ktoś powiedziałby żywe. No, żywe i martwe. Już nie zaowocują, już drugi raz nie zapiną, pójdą do śmieci w imieniu. Odcięte. A wyglądają jak żywe. Gdyby Państwo powiedział, że tam jest donica z tymi kwiatami, no to chcielibyśmy się w stanie uwierzyć, ale nie, tam jest tylko warstwa z wodą, która jeszcze przedłuża tą żywotność, tak jak już powiedziałem, względną samą sobie. Ludzie się też dzielą na tych, co mają sobie życie i wegetują. Ci wegetujący często dostają stymulację do śmiechu, radości, entuzjazmu. To co Państwo mówimy w tygodniu, popatrzmy na telewizję, tam są wszyscy uśmiechnięci, wszyscy są radości. Tylko często jak pada jaśnie czerwona lampka, to mówią: o, jak się już te ujęcia wróciły i mam dość tej telewizji. Ale jak się czerwona lampka na kamerze zapala, stymulacja jest życie. Dużo chodzi nieboszczyków po ziemi, którzy szukają stymulacji, seksu, pieniędzy, wydarzenia, koncertu, przeżycia, narkotyku, jakiegoś stymulatora naturalnego, nienaturalnego. Wszystko chodzi o życie. Jezus mówi: będziecie mieli życie, jak będziecie we mnie wierzyć, jak pójdziecie za mną i mnie przyjmiecie i spożyjecie moje ciało na pokarm. Życi mówią, rozumiem tylko, jak on może dać nam na pokarm swoje ciało. I proszę zwrócić uwagę, że Jezus nie rozpoczyna teraz wykładu z przeistoczenia, transubstancjacji, istota, przypadłości, akcydentalia, bo oni tego nie zrozumieją. Proszę Państwa, nikt z nas nie zrozumie, jak to jest, że ten opłatek i te komunikanty, które tu stoją na stole, ten chlebek, który siostry w sakramentu upiekły niedawno, za kilkadziesiąt minut będzie ciałem Chrystusa. Po prostu nie zrozumiemy tego. I to w ogóle w teologii wiele rzeczy, których my nie zrozumiemy. Dawałem ten przykład, jak mały chłopiec przychodzi do taty informatyka, mówi: tatusiu, powiedz mi, no tak, pokaż mi, no kocham, jak ten komputer działa? A to już jest synecz, kiedyś to zrozumiesz. Na razie naucz się, że 2 + 2 = 4, to jest ta droga do zrozumienia komputera. My nie zrozumiemy tych rzeczy. Królestwo Boże rośnie w człowieku i człowiek sam nie wie jak. Ale w tym wszystkim chodzi o życie. I jak to życie za chwilę my w ciężkim przejdziemy przez cały Kościół, aż na ulicę rozdawać będziemy ciało Pańskie, jak to, że Chrystus we mnie rośnie, jak to, że we mnie teraz już jest życie wieczne, nie pomierzymy tego. Pan Bóg nie powiedział: wierzcie i rozumcie, tylko powiedział: wierzcie i jedźcie. Jest to. Bo pomijając pewnie, może są w kościele lekarze, my też nie wiemy, co się z tą bułką dzieje, jak my ją połkniemy. Jak te soki trawienne ją przemieniają na białko, jak to krew roznoszy po komórkach. Jemy i żyjemy. A te bardziej naturalne rzeczy są przez specjalistów do wytłumaczenia, ale te nam przyrodzone nie. Chodzi o życie, ale proszę zwrócić uwagę, jeszcze podkreślę z mocą: kto spożywa moje ciało na życie wieczne, nie będzie miał życie wieczne, tylko ma już teraz. Chodzi o to, żebyśmy mieli życie mieli w sobie. I kochani, te nasze depresje, smutki, to, że komuś zazdrościmy, to, że budzimy się od rana z handlą, to są od Pana Boga znaki: słuchaj stary, ty nie żyjesz. Jesteś nieboszczyk chodzący,
pewnym twoim domu też może cmentarz, nie M4, tylko aleje cmentarne. Tu pochowany tata przed telewizorem, mama pochowana. My mamy kłopoty z życiem. I teraz ludzie właśnie przychodzą do psychologów, niech mi ksiądz coś da, co mnie ożywi. Światło mi ożywię nad koncertem, prawda? Pink Floyd będzie w Polsce, tutaj nowy film wchodzi na ekrany, tutaj nowa figurka antydepresyjna. Świat chce nas ożywić. Wspomniany Pan, Chrystus chce dać życie. I kochani, nie pragnijmy tylko likwidować w sobie objawy, którymi Pan Bóg nas ostrzega, jeśli chodzi się na wszystkich walczyć. Jeśli chodzi się, ci się wydaje, że jesteś najgorsza, najbrzydsza, i w ogóle wszyscy mają lepiej, to uważaj, tobie może nie być życia. Możesz być sprawną sekretarką, studentem, pracownikiem naukowym, ale uważaj, tobie nie ma życia. I nie zbijaj sobie objawowo tych objawów, tylko ty po tych objawach dojdź do przyczyny swojej śmierci, do jakiegoś grzechu, do jakiegoś zahamowania. Pascal powiedział, my w zasadzie nie żyjemy, my mamy nadzieję na życie. Ksiądz Grzywocz, to jest kapłan diecezji opolskiej, powiedział, oby gdy śmierć przyjdzie, została nas żywymi. Bohater filmu Braveheart mówił, wszyscy muszą umrzeć, ale nie wszyscy żyją. A w Ewangelii Łukasza napisane jest o synu marnotrawnym, oto ten mój syn był umarły, a ożył, chodził jacy świniami. Bo to, notabene, proszę Państwa, co człowiek je, tak żyje. Tam było napisane, że on żył w korytarzu ze świniami. I miał takie życie tylko biologiczne. My bardzo często się karmimy brudami, albo nas karmią brudami. Przychodzą do nas ludzie do kapłana. Prosięta, ale moim życiem jest jakieś przekleństwo, w moim życiu jest jakiś fach. A kogo Pani w życiu słuchała? Mieszkałam zawsze z babcią i z mamą. No i to babcia i mama Pani mówiły. Jestem to niczego, 10 razy dziennie. Słuchała Pani kilkaset tysięcy razy, że jesteś do niczego. No i ja też do niczego. Szatan posłużył się ustami babci i mamy do przeklinania Ciebie. A Pisma Świętego dużo Pani czytała? No nie, stoi na półce. Proszę Państwa, my niestety się bardzo często przeklinamy. A idź do diabła, a nie gdzie wszystko, a nie to, a licz, a z Ciebie nikt nie będzie, żona do męża, mąż do żony. I potem mówimy, jakby moje życie było przeklęte. Nie przeklęte. My sobie nawzajem przeklinamy życie. Powtarzam do rodziców, czyńcie swoim dzieciom znak krzyża, kiedy śpią, kiedy wyjeżdżamy. Błogosławcie, widzicie Pan błogosławny. Jesteś piękny i wspaniały. Wszyscy mamy grzech. To nie to, że żona ma być bezkrytyczna do męża, ale ma go generalnie błogosławić i prosić, żeby nie grzeszył, żeby nie robił zła. Ale generalnie mamy się błogosławić. Nam się chce żyć, kochani. Uwierzcie, my nie chcemy samochodu, pieniędzy, kariery. My tego pragniemy, nie? Żeby nas to ożywiło. A potem ze zdziwieniem stwierdzamy, nudziło mi się. Wczoraj jeszcze przy tej nowej grze siedziałem do północy, a dziś już nie nudzi tak banalnie. Ludzie budują domy, Boże, kredyty biorą, a potem siadają w tym domu i mówią, co? Już tak nie mam nastroju, bo już mnie to nie cieszy. My pragniemy, żeby ktoś, bo my tęsknimy za życiem, to jest nasza ogromna szansa, że Pan nam nie zabrał tej tęsknoty. Ta tęsknota nas biczuje, nas wykańcza. No ciągle za czymś tęskni. To jest tęsknota za rajem. Powtarzam, świnia tego nie ma, kot nie ma. Nieraz ktoś mówi, ja to cały dzień po domu chodzę zdenerwowany, a mój kot się tylko przewraca z boku na bok. Koty nie tęsknią za rajem. Świnie nie tęskną za rajem. Krowy nie tęsknią za rajem. A my tęsknimy. My tęsknimy. Mówiłem, jesteśmy jak w labiryncie. Grzech pierworodny popsuł naszą nawigację. My jedziemy w ślepą uliczkę, my źle widzimy, my źle pragniemy. I Pan Bóg nam zaciągnął hamulec ręczny, żebyśmy się nie rozbili. My jeździmy na zaciągniętym hamulcu ręcznym grzechu pierworodnego. W Piśmie Świętym jest napisane, że człowiek żył na początku 900 lat. A Pan Bóg powiedział, nie będziesz żył 900 lat. To jest góra, żył 120 lat. Oczywiście tu nie chodzi o dosłowność tego porównania, tylko że człowiek miał ogromne możliwości. I Pan Bóg mówi, jak ty byś miał takie ogromne możliwości przy zepsutej kierownicy, to ty się rozbijesz w drzazgi. I zaciągnę ci ręczny hamulec. Nie 900 lat. Mówiąc przenośnie, proszę Państwa, gdyby Hitler żył 900 lat, by Stalin żył 900 lat, na szczęście, no tyle nie żyje. Niech mi Bóg będzie go uśmiechnął. My mamy zaciągnięty ręczny hamulec, a wszystko to skończy śmierć. I jeszcze raz powtórzę, że to jest fatalna perspektywa. Tęsknoty moje nic nie zaspokoi. Tęsknoty nic nie zaspokoi. Szatan ciągle mi zabiera moje życie przez grzech, jako się tracę. Wszystko skończy ta śmierć biologiczna. Wszystkich nas baterie jakieś tam robaczki rozpracują na proste zgłoski chemiczne.
tu się pojawia Jezus Chrystus. W tym momencie tej fatalnej wiadomości o grzechu człowieka i naszej sytuacji egzystencjalnej. Jezus przynosi nam naukę nową. Proszę Państwa, kiedy Jezus zaczął nauczać, ludzie się pytali, co to jest, co tam on mówi? I mówili, jakaś nowa nauka z mocą. Zapamiętajcie, nowa nauka, takich nauk, że będziecie szczęśliwi, że wam pozostawi, to przed Chrystusem było mnóstwo. Nauczycieli było mnóstwo, religii było mnóstwo. Ale nagle pojawiła się nauka nowa i to z mocą. Jak Jezus nauczał, to ludziom coś tu drżało, to coś się widziało. Zresztą on nauczał i uprawiał, on słowem mówi i zmienia. Ja ci mówię, wstań, tobie niech się otworzą oczy, tobie niech się otworzą uszy. I ludzie patrzyli, a ci chromi wstawali, ślepi zaczynali widzieć, jak musi słyszeć. Nie wlewa się nowego wina do starych pokłaków, bo stare pokłaki pękają i wino się wylewa. Nie jest chrześcijaństwo po to, żeby naprawiać nasze stare życie. Ktoś przychodzi mi przyjść na kościół, jest mi potrzebne, żeby mi się w małżeństwie dobrze wyszło, pieniążki, moje zdrowie było, żeby mnie oprawić. To jakby lać stare, nowe wino chrześcijaństwa do starych układów. I to rozrywa, nie pasuje. Oczywiście my mamy prawo Jezus zaprosić, ale Jezus nie przyszedł po to na ziemię, żeby uzdrowić tych kilku niewidomych czy głuchych, tylko żeby zmartwychwstać. Żeby zmartwychwstać. Nie próbujcie lać chrześcijaństwa do starego życia. Do starego życia. Chrześcijaństwo jest do nowego życia. Wino Ewangelii rozsadza nam stare życie. Chrześcijaństwo jest po to, nie po to, żeby się tutaj wiodło dobrze, tylko żebyśmy dostali coś zupełnie nowego. Krótko mówiąc, chrześcijaństwo nie jest po to, żebyś dostał nowe okulary, tylko Pan Bóg chce ci dać nowe oko, rozumiesz? Nowe oko. Nie chce ci dać lepszych znamków w drzwiach, żeby ci nie okradli, tylko Pan Bóg chce zlikwidować złodziejstwo na świecie przez nowe niebo i nową ziemię. A my przychodzimy, mówimy nowe okulary, nowy zamek i nowe konto. Jeśli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Oczekujemy nowego ziemi, nowego nieba i nowej ziemi. Ta apokryficzna scena z filmu Pasja Gibsona, kiedy Maryja podchodzi na drodze krzyżowej do Jezusa, podbiega, on mówi, Matko, wszystko czynię nowe. Jezus nie będzie nas naprawiał, tylko chce to wszystko uczynić nowym. Ktoś powie, no, on nie dawał ludziom kul i okularów, tylko dawał nowe nogi, dawał, nowe oczy dawał, nowe uszy dawał. Ten przemienić od środka. Proszę Państwa, no tak, przy naszej krytycznej analizie intelektualnej brzmi to jak bajka, jakiegoś znaku potrzebujemy. Potrzebujemy jakiegoś dowodu na to. Jest znak. Tylko my się do tego znaku tak przyzwyczailiśmy, że go nie widzimy. To nasze ludzkie przyzwyczajenie, które nam odbiera piękno świata i przeżywanie fascynacji świata. Żeby Państwu ten znak uwypuklić, który znacie doskonale. Ja się posłużę takim wymyślonym przykładem. Wyobraźmy sobie, że gdzieś tam na Ziemi pojawia się dorosły człowiek. No nie wiem, proszę Państwa, już nie każcie mi wymyślać za dużo, spadł z kosmosu, no obudził się w letargu przez 30 lat. Nagle pojawia się człowiek, który pierwszy raz dorosły jest tu na Ziemi świadomy. No wszyscy go witają, cześć, to jest Ziemia, witaj, jesteśmy też ludzie, tak jak Ty, obić to są drzewa, to jest piwo, to jest woda, to jest kaczka, to jest koń, pokazują mu, no, wszystko mu się świetnie podoba, mówią, wiesz, żebyś się tak klimatyzował, to my Cię pchniemy na taką wyspę bezludną, tam Ty trochę pomieszkasz, pouczysz się bycia człowiekiem w świecie, no i to jest wszystko. Po porządku, wiesz, ale to jest, że Państwo wyjechał, załóżmy, że to było to ważne, że to był czerwiec. Ja, lato piękne, nagle on z tej wyspy łódeczką przypływa w październiku, mówi, Jezu, co się dzieje? Tragedia. No jaka tragedia? No atak chemiczny. Jakiś chyba atak chemiczny. Tak, co się stało? No liście spadają, wszystko spada. Żółknął, jakaś choroba, coś się stało. Ale nie martw. No co się nie martwić? Gnije wszystko, wiatr, trawa gnije, jakiś taki biały coś spada z nieba, to jest to... Stary, nie ma, to jesień. Jesień, ale przyjdzie wiosna. I wszystko będzie na nowo. To co wy mi głupoty opowiadać, jak na nowo liście? Ja je próbuję przyklejać taśmą, którą nowe liście. Trawę maluję na zielono, ale ciągle mi gnije. Ale nie martw się, to wszystko się zrobi na nowo z powrotem. Przepraszam, proszę Państwa, gdyby ktoś z Was pierwszy raz widział jesień. No co się zrobi na nowo z powrotem? No zgniły liście, opadło, nie ma. Zrobi się na nowo. Wracaj na tą swoją wyspę, wezmę trochę węgla w wiatrze, żebyśmy się czym ogrzewać. No i facet rzeczywiście patrzy. Świat wygląda ponuro, proszę Państwa, my wiemy, jak wygląda ponuro świat luty, taki śnieg w
zapomniał, wszystko jest szare. Autobusy są szare, ludzie są szare, latarnie są szare, niebo jest szare, drzewa są szare. Niektórzy mówią, że wystarczy być na ulicy, żeby się powiedzieć w jesieni, na wszelką drogę. I nagle, proszę Państwa, ktoś, jakiś powronek, jakoś idziemy ulicą, coś mi się ciepło zrobiło, kurde, rozpinamy, za dwa dni patrzymy, taka zieleń, takie kropeczki na tych czarnych szafach wiosna. Często przeżywaliście to już lat razem, 42, 67, to zależy jak to ma lat. Ale zwróćcie uwagę. No, liście gminą i rodzą się nowe. Te same, no te same i nie te same. Wiecie, dlaczego my słuchamy Ewangelii i mówimy, zmartwychwstanie, to kiedyś to ładnie to brzmi. Dlatego, że my żyjemy w jesieni. Grzech nas wprowadził w jesień. Przyjdzie wiosna. Wszyscy zakwitniemy poprzez zmartwychwstanie. I dlatego znaku nie widzimy, przepraszam, że odwołam się do filmu, znowu nie żadna klasyka filmowa. Nie mam takiego farta, żeby na chwilę coś odwołać, albo bez mana czy coś takiego, tylko film Godzilla, prawda? Wezwali tego, no właśnie. Ale tam jest jedna scena rewelacyjna. Wezwali tego naukowca i mówią, proszę pana, Godzilla się obudziła. A on szedł do stopy odbitej przez tego potwora. Szedł do tej filmu i są znaki o tym potworze. No gdzie są te znaki? No właśnie pan stoi na tym znaku. Jaki znak? No właśnie to, ten dół, co pan tu stoi, to jest odbita łapka Godzilla. I on wychodzi z tego znaku, patrzy, rzeczywiście takie wielkie palce rozczapiżone. My jesteśmy tak zanurzeni w znak. Proszę Państwa, wszystkie liście na krakowskim przedmieściu nad Wisłą, ta prawa, zgnije, umrze, kompost wywiozą, pozdrawia na śmieci. A Państwo wiecie, że nikt z Was nie pada do domu, mówi, Jezu, tata liście opadają. Urodzą się na ono. Piękniejsze, wiosnę przeżyjemy. Ja tutaj na krakowskim przedmieściu, kiedy ten temat do Państwa myślałem, myśmy mieli wyjścia w czwartki, raz na tydzień. To nieraz, proszę Państwa, jak wiosna by strzeliła pomiędzy jednym czwartkiem a drugim, to się wychodziło, byśmy wychodzili na krakowskie przedmieściu, o Boże, świat się zupełnie inny niż przed tygodniem. Czyż Chrystus nie ma mocy nas odnowić? Czyż Chrystus nie ma mocy nas odnowić? To jest wielki znak, który dostaliśmy. Wszystko się odrodzi. Jest pytanie, czy sprawy w moim życiu mogą się zazielenić? Odpowiadam na tak. Sprawy w Twoim życiu się zazielenią. Twoje zmaganie się o czystość. Twoje kompleksy, że nie jestem piękna. Twoje kompleksy, że jestem do niczego facet. Słuchaj, ten ręczny zamówek, on będzie trwał, żebyśmy się nie pozabijali. Ale to się wszystko zazieleni. To nam przychodzi Jezus obiecać. A nie zdanie na studia egzaminacyjne. I szczęśliwą operację. Pascal mówi. Nasza wyobraźnia tak wyolbrzymia czas przez nieustanne nad nim rozmyślanie i tak bardzo pomniejsza wieczność przez brak rozmyślania. My nie rozmyślamy nad wiecznością. No trudno jest rozumowi się uporać z tym tematem. Z wieczności nie robimy sobie nic, a z niczego robimy wieczność. Proszę Państwa, na czym to polega? Ktoś Ci powiedział, głupi jesteś. Wracasz do domu, jesteś tym zdołowany i mówisz, tak, oczywiście, zawsze taki byłem, tak, a całe moje życie do niczego, już nigdy w życiu nie będę szczęśliwy, tak, zaraz ci przejdzie. Ktoś mnie okradł. I wracamy do domu i mówimy, tak, moje życie to tak, zawsze mnie okradł, ale będę mnie do końca życia okradać. Rozumiecie, my jednostkowe wydarzenia rozciągamy na wieczność. Oblaliśmy jakiś egzamin na prawo jazdy, wracamy do domu, nic ze mnie nie będzie, przyjadę do kasacji. Stary, nie przejmuj się. Jak śpiewał Dylan, czas wszystko zmienia. My chrześcijanie też śpiewamy, Bóg wszystko zmienia. My myślimy, że to jest, proszę Państwa, te marne nasze 80 lat życia. Jak się pomyśli, że ten Big Bang, wielki wybuch, był 20 miliardów lat temu. Te nasze przemijania, zawsze kiedy Państwo patrzę na Państwa, zresztą przeżywam to, że kiedyś w tych łaskach się żyje Pan Radca, 1890, przychodzi do świętej Anny, prawda? Jakaś pomoc kuchenna tutaj od hrabiostwa przychodziła, też się mówiła, że nie pomawiała, to jest tu jakiś ksiądz kanonik, radca, nawet nie ma. I proszę Państwa, to po 2078 będę też ludzie w Kościele Świętej Anny, jeśli będę jakiś ksiądz, to będzie sprawa, a nas już nie będzie. A nam się wydaje, Boże, dzisiaj nie boli, no nie, no to tragedia, wcale może nie jest tragedia. Rozciągamy wydarzenia cząstkowe na wieczność. Natomiast gdyby nam powiedzieć, stary, a jak to będzie w Twoim niebie, no bo jako katolik, chrześcijanin, czekasz na niebo, to za bardzo chyba nie mamy tego powiedzieć. A jeszcze jest taka jedna przerażająca rzecz, że objawienie nam mówi, że w niebie zbawieni
będą wielbili Boga. To przyznam Państwu, że ja też miałem takie skojarzenia. W niebie będą wielbili Boga, to znaczy, że w niebie będą takie taka wieczna litania do serca Pana Jezusa. O Chryste Panie, nie wiem. Czyli taki wieczny różaniec, na wieki wieku Pana, tajemnica milion 864. Proszę Państwa, kto z Was chce wiecznie odmawiać witanie, wiecznie śpiewać godzinki, czy nawet z całym szacunkiem wiecznie być na przyświętu 15 godziny oświetlany, no? Jest nam to dobrze, ale w pewnym czasie mam ochotę już wyjść i dostawę na serca. Nie będzie w niebie wiecznego nabożeństwa, nawet z dzwonkami najczytelniejszymi i klantami przy ołtarzu. My jesteśmy tym przerażeni. No co w tym niebie będzie? Otóż ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Bóg zaufają. Mamy tu postacie wielkich świętych, mamy aniołki, no przepraszam, no ale z takimi aniołkami, którzy tam wieczność siedzieć, to też nikomu się nie chce, to są tylko obrazy, nie? Co będzie w niebie? W niebie będzie życie. To, co mówiłem o tych kibicach piłkarskich, którzy mówią, jest bramka, kochają się, znaczą, ja domu, jak Polska za Argentyną strzeliła bramkę, pierwsza w życiu do sufitu doskoczyłem. Zawsze starałem się doskoczyć u mnie do sufitu. Jak w Argentynie strzeliliśmy bramkę na 3-2, ja pierwsza w życiu doskoczyłem do sufitu. Tak będziemy witać. Oczywiście nie skok chodzi, proszę Państwa, o życie. Ktoś dał kiedyś porównanie nieba, wiecie, bo ja nie powiem, ale w którym to kierunku idzie? Ktoś powiedział, niebo to jest w tym kierunku, jak pierwszy grill na wiosnę. Wyciągasz wszystko. Chłopaków wysłałeś po piwo, tam już żona, wszystko, telekulety, zaproszenie, wiosna się zieleni, przeciągasz się, oddychasz. Państwo macie to odczucie, jak wyjdziemy na wiosnę, wyjedziemy na wakacje, pierwszy raz się zanurzamy gdzieś w morzu, no ależ uczucie, chce mi się żyć, po prostu skakać, jak dziecko bym się zachowywał. W niebie będzie życie. My tutaj mamy tylko taki właśnie przedsionek. Proszę pamiętać, my nie chcemy seksu, dobrego filmu, my chcemy wrażeń, my chcemy przedsionka życia i tego w tym szukamy. Bóg nam obiecuje wiosnę. Jezus obchodził całą Galileję, głosząc Ewangelię o Królestwie. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Jezus ukazywał się 40 dni po męce apostołów i mówił im o Królestwie Bożym. Co to jest Królestwo? Królestwo jest to terytorium, gdzie dzieją się rzeczy tak, jak Król chce. I Jezus Chrystus, kiedy pokazywał, co to jest Królestwo Boże, to głusi kupowali sobie odtwarzacze MP3, ślepi chodzili do kina, chromi zapisywali się na kurs tańca. To jest Królestwo Boże. Wszystko się odnawia, zaczyna wszystko żyć. W zasadzie możemy, jak mi tutaj bibliści i teologowie wybaczą, mówić, Jezus obchodził całą Galileję, głosząc Ewangelię o wiośnie. Wiosna jest już blisko, wiosna jest pomiędzy nami. Bo przyznacie Państwo, że w tym naszym kochanym starym papieżu, jak opowiadał o kremówkach, to była wiosna. To była w nim wiosna. Umierał, to była w Matce Teresie, była wiosna. To byli ludzie wiosny. I tego w sobie szukajmy i o to Boga proszmy. O to wszystko czynię nowe. Jest w Apokalipsie, Apokalipsa 1:8, takie zdanie przeczytam. A gdy otworzył siódmą pieczęć, zapanowała w niebie cisza jakby na pół godziny. I niektórzy mówią, że po prostu ludzie oniemieli, jak zakwitła wiosna Boga. Pół godziny będzie ciszy w niebie. Teraz może byśmy powiedzieli, wow, nieprawdopodobne. Cisza, po prostu zamieramy. Takie wiosnę obiecuje nam Jezus Chrystus. Natomiast oczywiście jest diabeł kłamca, który ja myślę, że gdyby był człowiekiem i żył tak na ziemi jak człowiek, to by się zatrudnił w teatrze na tego od reflektorów, to też szybki kolorowy zabrał. Proszę Państwa, każdy z nas ma w domu demona, który ci rzuca światło inne na męża, inne na dzieci, inne na pieniądze, proszę Państwa. Jak się budzisz rano, to już w Twoim domu są poustawiane lusterka. Wiecie, są takie, niektóre są lustra, krzywe, pomniejszają, wykolszlawiają. Żona, wykolszlawiona chodzi, prawda, taka. Znaczy to w lustrze chodzi, bo tak naprawdę to jest inaczej. Państwo wiecie o tym, na dancingach jest ta kula pod sufitem z tym setkami blaszek, przepraszam, świecidełek, zwierciadełek, takich mam. I to się kręci. Dokładnie każdy z nas ma taką kulę.
I dlatego mi ludzie mówią, proszę księdza, ja na własne oczy widzę, że mój mąż jest podły. Mój mąż jest oświetlony jako podły. I wy to widzisz na razie. My jesteśmy oświetleni. Telewizor jest specyficzną prawda, płytką, która potrafi zresztą tym przyciągać środki i odnawiać. Diabeł jest mistrzem świata propagandy, a Biblia nazywa go wprost ojcem kłamstwa. Zawsze zazdrościłem i tak przysłuchuję się świętym, jak ten święty Franciszek, ja to niedawno mówiłem, mówił, moja siostra woda, mój brat ogień, moja siostra trawa. To nie tylko była przenośnia, on miał naprawdę czyste oczy. Czyste oczy. I ktoś koniecznie chce, my patrzymy sercem, koniecznie chce, żebyśmy nie dostrzegli tej wiosny, żebyśmy żyli w przeświadczeniu, że ta jesień mojej depresji, smutku, grzechów, upadku, niepewności, wstydu i lęku, przypominam, diabeł jest mistrzem wstydu i lęku, posługuje się wstydem i lękiem, żebyśmy tej wiosny nie odkryli. I proszę zwrócić uwagę, my patrzymy sercem, nie oczami. Pielęgniarka podaje kobiecie, proszę to dla pana chusteczka. Dziękuję, ja nie chcę tej chusteczki, ja mam swoją, bo kobieta płacze w szpitalu po śmierci matki. Jest u pielęgniarki, ma przyjechała po ciało. I mówi, nie dziękuję za tą chusteczkę, ja mam swoją. A pielęgniarka mówi, to jest chusteczka, którą pani mama w chwili śmierci miała w ręku. O Boże, to jest mamy chusteczka, rzeczywiście. Proszę zwrócić uwagę, 30 sekund temu powiedziała, że nie chcę tej chusteczki, chociaż na nią patrzyła. My patrzymy sercem, nie oczami. Mówiłem wam o tym, że wyleje ktoś kawę, prawda, gospodyni do męża mówi, ty nie za ruchu wylałeś kawę, to nie ja, to twoja mama. Oj, mamusiu, nic nie stało. Naprawdę, nic nie stało, mamusiu kochana. I ona naprawdę przed chwilą była wściekła, teraz nie jest wściekła. My nie patrzymy na świat oczami, sercem, a w sercu mamy mistrza świata od wsadzania tam chusterek. Od pomnażania pewnych rzeczy, od zamulania pewnych rzeczy. Ale jest odwrotnie, proszę zwrócić uwagę, ja często wam mówiłem o tym przykładzie, że ktoś nam pokazuje nasze zdjęcie, na którym wyglądamy niekorzystnie, ale ostatnio dostaję różne zdjęcia tam z wakacji, którzy ludzie przysyłają. Przepraszam, to tak szczerze. Są niektórzy ludzie, no mniej urodzili od nich, tak powiem. Proszę Państwa, są zdjęcia, na których oni wychodzą do mnie. No nieprawdopodobne. To dobra, nic nie retuszował. Są momenty, kiedy człowiek, jak na górze Tabor, pojawia się jak na wiosnie. Zwróćcie uwagę, udaje się niekiedy zrobić po mnie zdjęcie, kogo to my używamy zaszczyt tego, że nie możemy, ale tak ślicznie wyszedł. Jak się ślicznie uśmiechnął, jak ślicznie wyjął szyję, jak ślicznie spojrzał w górę. Bo wiosna jest w nas. I właśnie nieraz nam zdjęcie pozwoli dojrzeć to, czego nie widzimy na co dzień. Chcemy odnowy. Pamiętajcie, żeby ten przedsmak wiosny możemy mieć na ziemi tylko kwestia walki o serce, o głębie swojego serca, bo my sercem patrzymy. A druga rzecz, patrzymy się w Jezusa Chrystusa. Pierwszy człowiek z nas stały. No ale mnie to też uderzyło, że Jezus pierwszą rzeczą, jaką zrobił po zmartwychwstaniu, czy jedną pierwszą, to zrobił za apostołami Kryja. Tam jest wyraźnie napisane, położył rybę na węgla żarzący. Jeszcze my byśmy 30 lat temu w Polsce nie odczytali tego znaku, bo nie było tego potrzebnego grillowania. A tam jest napisane, że na ognisku ewangelista wyraźnie mówi, węgiel był żarzący i położył rybę. Jezus był nowy, ale był ten sam. Jasny, miał rany, ale rany już nie były krwawiące. My się w niebie poznamy. My nie zatracimy swojej tożsamości. Ja będę wiedział, że to jest moja mama, że to jest mój brat. Panowie się niektórzy martwią, czy żony, że wprawdzie nie będzie relacji małżeńskiej. No. Ale to nie znaczy, ktoś mi doradzi, jak przyszło ostatnie pytanie, że załamamy, że on się tak dla żony stara, a to małżeństwo się kiedyś skończy. Ale ja powiedziałem, kto ci powiedział, że skończy się twoja relacja do żony? Ona się w niebie jeszcze pogłębi. Ona się w niebie jeszcze tysiąckroć oczyści i z żoną będziesz biegał po zielonych podłówkach. To nie znaczy, że będziecie małżeństwem, że to będzie jakaś wyłączność, że będzie rodzenie dzieci i wspólnota majątkowa. Tego nie będzie. Ale pamiętajcie, żyjemy w jesieni, a Chrystus przychodzi do nas już z wiosny. Już z wiosną. Wiecie, nieraz ktoś przychodzi jeszcze wiosna, a do wiosny zaleca też pewnie paść truskaweczką. Chrystus, przepraszam, nam już w tej chwili przynosi z tamtego świata dodatek, zalążek, paść truskawki, patrz na takie bukieci przewiśniegów nie z tej ziemi. Przynosi nam znak. Tym znakiem za chwilę będzie uczta. Gdzie wszyscy ciało i krew Państwa będziemy mogli spożywać i umiłowani przez Niego będziemy. Ta miłość to jest ten bukiet fiołów. We wszyscy tu obecni. Mam dla was dobrą nowinę.
Papież to powiedział, idzie wiosna dla Kościoła, może mówi to w wymiarze ziemskim, ale idzie w ogóle wiosna zmartwychwstania. Nie dostaniesz nowych okularów, dostaniesz nowe oczy. Dostaniesz nie krem na twarz, dostaniesz nową skórę, nową twarz. Jezus był przepiękny, był taki sam inny. Idzie wiosna. To nam zgaduje. I to jest dobra godzina Ewangelii. Tylko tu trzeba mieć wszystko, żeby to usłyszeć i dostrzec. Dlatego czuwajmy i zmagajmy się w naszej pracy duchowej o czystość serca, byśmy sercem tę radosną wieść przyjęli. Amen. Mamy w języku polskim taki zwrot mówiący o jakimś człowieku, że on nie jest sobą. Tak, dziś też jest sobą, jest nieswój. Kochani, nikt z nas nie jest sobą do końca. Żyjemy w tej jesieni, jest nam trudno, smutno, a nasze piękno ma się dopiero w pełni objawić. Dlatego zanieśmy teraz prośbę do Boga, który jest twórcą tej wiosny, abyśmy kiedyś do tego swojego ja dotarli. Mówi się za Kościół Święty, aby głosił z mocą, aby głosił tą nową naukę z mocą całego światu. Ciebie prosimy. Mówi się za tych, którzy pragną tylko szczęścia dziś i szczęścia jutro i szczęścia tu na ziemi, a niebo jest dla nich pustym słowem. Pomódlmy się, bo odkryli wielkość darów, przeczuli wielkość darów nadprzyrodzonych, które przynosi Chrystus zmartwychwstały. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za ludzi załamanych, depresji, smutku, że nie wychodzi, że nie ma piękna, że nie ma kariery, że jest stary, że jest choroba. By do głębi serca dotarła wieść o dobrej nowinie. Sama dobra nowina, którą jest zmartwychwstały Chrystus, Ciebie prosimy. Pomódl się za wszystkich naszych zmarłych, w tej mszy świętej, szczególnie za Elżbietę, Zygmunta, Mieczysława, Kazusza i zmarłych z rodziny, by kiedyś w Chrystusie zmarłych powstanie. Ciebie prosimy. I za nas zgromadzonych, abyśmy czuwali, aby nas nikt takim światłocieniem nie zmylił. Aby nam nic serca nie zatruł i cały świat nie stał się dla nas czarny i odrażający. Abyśmy czuwali nad głębią naszych serc, bo tam życie ma swoje źródło. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, daj nam tutaj na ziemi zaczątek tego piękna, które ma stać się naszym udziałem w Królestwie Niebieskim. I Twoja obietnica spełni się, którą dałeś nam na chrzcie wobec każdego z nas obecnych, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.